Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś na odcinku spróbuję zrobić slime z mydła. Wybrałam zwykłe mydło szare, które teraz po prostu potrzebuję pokroić w jak najmniejsze części, ponieważ będę potrzebowała takich cząsteczek malutkich, aby roztopić jak najszybciej. Ja będę roztapiać w sposób taki, że po prostu będę dodawać do garneczka i dodam troszeczkę wody i na piecu, ponieważ nie mam mikrofali. Kto ma mikrofalę, niech robi w mikrofali. Tak jak widzicie, tutaj właśnie pokroiłam to mydło, to nie było trudne i dodaję go do garnuszka. Teraz sobie sypuję. Słuchajcie, widziałam wiele różnych mydeł, ale ja postanowiłam zabrać się za podstawę, czyli szare. I oczywiście teraz to mam roztopione, została mi taka gula mydlana, ale jest ta woda, co jest najważniejsze, więc teraz ją oczywiście przelewam sobie na spokojnie i zobaczcie, tak wygląda ta gula. To zawsze zostaje, dlatego dodałam bardzo dużo mydła. Następnie dodaję oleju. Możecie dodać oliwę z oliwek. Ja testowałam na oliwę z oliwek i oleju rzepakowym i wyszły dwie podobne masy. Oleju dodaję na oko, ale jakbym miała, tak jakby powiedzieć Wam dokładnie, to są cztery duże łyżki jak na moją ilość. I oczywiście wszystko to wymieszam i daję do lodówki na 2 godziny. Po 2 godzinach wracam do Was z taką masą. To tak 5-10 minut potrzebowało sobie odleżeć, bo było lekko twarde. I zobaczcie, jaka dziwna masa wyszła. Taka piankowa, bym powiedziała, bardzo specyficzna. Z jednej strony się ciągnie i zachowuje jak slime, zaś z drugiej normalnie się tak jakby rozwala, roztapia i znowu jak ją weźmiecie w taką kulkę, to ona znowu się rozciąga i znowu rozwala. I naprawdę jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony to jest taki trochę slime, a z drugiej zobaczcie, im bardziej się tym bawicie, tym robi się taka ciapa. Im bardziej to oczywiście rozdrabniam, ale ta masa jest taka piankowa, taka naprawdę bardzo ciekawa i bardzo specyficzna. Faktura jest naprawdę, jakby nie patrzeć, bardzo ładna i bardzo mnie zaintrygowała, że ona się tak jakby rozciąga, a z drugiej strony rozpada na jedne cząsteczki. Po prostu takie kilka rodzajów slime w jednym. Chociaż bardzo ciężko jest się tym bawić, że zobaczcie, teraz próbuję w taką kuleczkę to uformować i przypomina mi to ser góralski. Ser po prostu. Nie wiem, co o tym sądzicie. Spróbujcie może zrobić taki przepis w domu. Dajcie znać, jakie Wam faktury wyszły. No troszeczkę trzeba było to potrzymać w lodówce, bo to jednak jest 2 godziny, ale ja temu dałam tak na zewnątrz, wiecie, 5-10 minut, żeby sobie ta masa tak normalnie odtajała, no ale ogólnie prezentuje się nawet w porządku. Sami zobaczcie, jaką ma fakturę, super. Mnie się podoba i naprawdę cieszę się, że mi wyszło. Mam nadzieję, że wyjdzie też Wam, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!